Często zadajemy sobie pytanie, jak prawidłowo się odżywiać, aby schudnąć. Z badań naukowych wynika, że dieta z większą ilością białka, kosztem węglowodanów i tłuszczów, sprzyja redukcji masy ciała. Osoby stosujące antropologiczne metody odchudzania mogą używać posiłków wziętych z diety Dukana, czy też Dukana, w zależności jak się będzie mówiło. Ta dieta to jest dieta radykalnie, restrykcyjnie białkowa. Nasza dieta różni się od tej diety, uważamy, w sposób pozytywny. Mianowicie, po pierwsze, zalecamy w tej diecie stosowanie większej ilości błonnika. Jakie zatem są główne założenia skutecznej diety? Częste posiłki, od 5 do 6 posiłków, mało ilościowo. Nie zapominamy o śniadaniu, ponieważ śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Dzięki niemu nasz organizm dobrze funkcjonuje. Najlepiej, gdyby zawierał w sobie dużo białka i węglowodanów. Następnym takim dekalogiem, który powinien każdy odchudzający pamiętać, to jest to, żeby tą kolację zjeść, powiedzmy, 2-3 godziny przed snem. W naszych zaleceniach dietetycznych podzieliliśmy produkty żywieniowe na 3 grupy. W załączonych tabelach prezentujemy wybrane produkty z każdej kategorii. Produkty zalecane można spożywać niemalże w dowolnej ilości. Należy jednak uważać na ilość jedzonych węglowodanów, zwłaszcza zawartych w owocach. Produkty zalecane, do których zaliczamy m.in. sałaty, ogórek zielony, brokuły, pomidory, truskawki, grejpfrut, produkty z niską zawartością tłuszczu i węglowodanów, chude ryby, owoce morza, białko jaja kurzego. Z mięsa zalecamy drób oraz cielęcinę. Produkty zbożowe radzimy zamienić na pieczywo chrupkie z błonnikiem, pić dużo herbat naturalnych i ziołowych oraz wodę przygotowaną. Produkty zalecane z ograniczeniami. Kalarepa, papryka, buraki, jabłko, półtłuste produkty mleczne, praktycznie wszystkie ryby poza węgorzem, jajka, soki wielowarzywne oraz wszystkie mięsa poza tłustymi, ciemne pieczywo i płatki owsiane, kasze. Produkty niewskazane przy odchudzaniu to rośliny strączkowe, zagęszczone mleko, banany, owoce suszone, tłuste sery, zabielacze do kawy, słodkie napoje, zwłaszcza gazowane, tłuste mięsa, białe pieczywo i słodycze. Zalecamy podzielić dietę na 3 fazy. W pierwszej fazie możemy spożywać produkty tylko z kategorii produktów zalecanych. Ponadto musimy pamiętać, aby przyjmować nie więcej niż 40 g węglowodanów na dzień. W fazie drugiej można spożywać produkty z pierwszej i drugiej grupy, jednak nie więcej niż 60 g węglowodanów. W fazie trzeciej można spożywać produkty ze wszystkich grup. Unikać należy jednak tłustych mięs, np. wieprzowiny i tłustego nabiału. Niektóre osoby nie mają tendencji do tycia i stały się otyłe z powodu spożywania tzw. śmieciowego jedzenia. U takich osób wystarczy wprowadzić od razu fazę trzecią plus wysiłek fizyczny. Zalecamy także zastąpić jeden lub dwa typowe posiłki na błonnik, który pęcznieje w żołądku, powodując uczucie sytości. Polecamy w tym celu regulobon, który możemy łączyć np. z jogurtem naturalnym. W antropologicznej metodzie odchudzania można i należy stosować suplementy diety, które uzupełniają naszą dietę o błonnik, taki jak na przykład błonnik owsiany czy błonnik z babki jajowatej, bądź też preparaty, które zawierają w swoim składzie ekstrakty owocowe po to, żeby uzupełnić braki owoców, które ta dieta za sobą prowadzi, oraz preparaty, które zawierają w swoim składzie witaminy i mikroelementy, aby uzupełnić te braki, te, które wynikają z restrykcyjnie białkowej diety. Musimy pamiętać, że nawet sama skuteczna dieta nie zapewni nam trwałego ubytku masy ciała. Koniecznie należy także zwiększyć aktywność fizyczną i zadbać o dobry nastrój, ale o tym porozmawiamy w następnym odcinku. Szczegóły dotyczące antropologicznej metody odchudzania są dostępne na www.bonimet.pl.